Partnerem programu jest portal weszło.com. Rozmawiasz dzisiaj z Kołtoniem, czy zupełnie nie? Nie, ja rozmawiam z ludźmi, których lubię. Witam Państwa. Dziś w winiarni La Bodega goszczę Krzysztofa Stanowskiego, założyciela popularnego portalu weszło.com. Cześć Krzysiu. Cześć. Mogę tak się zwracać, Krzysiu? Możesz, śmiało. Tak. Możesz, co chcesz. Bardzo pieszczotliwie. No, mam nadzieję, że mogę, co chcę, bo będziemy rozmawiać na różne tematy. Kiedyś w przeglądzie sportowym w innych gazetach pisałeś pod nazwiskiem Krzysztof Stanowski, potem jako Mister X na weszło na początku, przez 2-3 lata chyba. Dlaczego się nie podpisywałeś? Żeby się wszyscy zastanawiali, kim jest Mister X. No. Generalnie był jakiś to lekki zabieg marketingowy. Ja też miałem inne prace niezwiązane z dziennikarstwem. Nie chciałem, żeby ktoś mówił, że się zajmuje jakimiś sprawami pobocznymi i tracę czas, nie wiem, na pisanie o piłce nożnej, zamiast się skoncentrować na zadaniach, które mam powierzone. Ale lubię pisać, więc pisałem z przyjemności. A z tym podpisywaniem no, wyszło jak wyszło. Mówię, pierwsza rzecz, nie chciałem się afiszować z tym, że przepraszam, z tym, że mam jakieś zajęcie, które mnie pochłania czasowo, a być może nie powinienem go mieć, a druga rzecz, faktycznie wyszło to ciekawie, bo wszyscy zaczęli się zastanawiać. Już byłem Maciejem Szczęsnym, Pawłem Zarzecznym, Mateuszem Borkiem, Arkadiuszem Onyszką. Ale środowisko wiedziało od jakiegoś czasu, że to jesteś ty. Środowisko dziennikarskie to wiedziało w zasadzie od początku. No. To nie była żadna tajemnica, tylko po prostu początkowo mało kto wchodził na ten portal, więc nikt się specjalnie nie zastanawiał, kto na nim pisze. Tak? Natomiast ja w rozmowach z innymi dziennikarzami przecież nigdy nie ukrywałem, że piszę na weszło. Dlaczego zdecydowałeś tam chyba 28 października 2011 roku czy 2010 roku, żeby jednak się ujawnić w tym słynnym tekście? Chyba czas się poznać. Tak, 2010 to był rok? Nie było żadnej, nie wiem, który, chyba 10. Tak, tak. Nie było żadnego powodu, że tego dnia, a nie innego, że jakiegoś punktu, który o tym zdecydował. Po prostu wsiadłem wieczorem do komputera, mówię, co by tu napisać. Mówiąc szczerze, nie miałem żadnego pomysłu na tekst. Mówię, może napiszę dzisiaj. O sobie. O sobie, może w końcu trzeba to zrobić generalnie. To był dzień tak samo dobry jak każdy inny. Pod tym tekstem na weszło było dużo komentarzy typu Stan, powiedz, co mam zrobić, bo chcę być dziennikarzem, mam 11 lat i tak dalej, i tak dalej. A ty tym ludziom odpisywałeś, nie żenuje ciebie to czasem? Nie, dlaczego? Jest taki kult Stanowskiego na weszło. No jest, no co mogę zrobić? No, ja uważam, że każdy powinien iść. Znaczy, kult też przesada. No wiesz, o czym mówię. Dużo więcej osób, które piszą generalnie, że są głupiem i że powinienem nie dotykać się do klawiatury, ale każdy powinien iść swoją drogą. Na pewno dziennikarstwo sportowe to jest fajne zajęcie, bo łatwe, bo niewymagające, bo można zobaczyć trochę świata, dobrze zarobić, a tak naprawdę się nie zmęczyć. Byłeś mocno zdenerwowany, jak Roman Kołtoń któregoś razu w niedzielę, chyba zanim ty jeszcze się ujawniłeś, powiedział, kto stoi za weszło? W Kafe Futbol? Nie rusza mnie to. Ale słyszałeś o tym? Tak, no to Roman chyba chciał mi zrobić na złość, natomiast w ogóle mnie to nie interesuje, że to powiedział. To nie był dla mnie ten etap, kiedy ja faktycznie ze względu na drugą pracę chciałem gdzieś tam się ukrywać. To ja już wiedziałem, że sam się ujawnię, tak? A że Roman coś tam powiedział, że myślał, że mi dogryzie, no to taki ma charakter. Dlaczego zwolnił ciebie z przeglądu sportowego Roman Kołtoń? Po pierwsze, Roman zwalniał wszystkich, no to więc siłą rzeczy musiało trafić też na mnie. Roman, mam wrażenie, zwalniał wszystkich, którzy pracowali z nim w czasach, gdy nie był redaktorem naczelnym. Znaczy, chciał takie nowe rozdanie, chciał być dla wszystkich pracowników naczelnym od zawsze, tak? Że kimś, kto nigdy nie był kolegą, który siedział biurko w biurko, nigdy nie był kimś, kto się, nie wiem, migał od dyżurów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no myślę, że generalnie przestawaliśmy się dogadywać. Ja miałem trochę inną wizję robienia gazety, co
czego nie ukrywałem w ogóle. I być może ja bym zrobił to samo, gdyby ktoś miał tak skrajnie inną wizję i też nie ukrywał swoich poglądów, bo to być może działa w jakiś tam sposób demoralizujący na resztę redakcji. Natomiast wydaje mi się, że jednak reszta redakcji to podzielała mój punkt widzenia, tylko może nie mówiła tego głośno. Na pewno było tak, że każde zebranie generalnie sprowadzało się do tego, że Roman mówił A, ja mówiłem B. Mieliśmy kilka takich spotkań, gdzie Roman czy Darek Tuzimek, który był jego zastępcą, pytał, czy chcesz z nami w tym samym kierunku iść? Ja mówiłem, że niekoniecznie. No i generalnie doszło do tego, że musieliśmy się rozstać. Natomiast Paweł Zarzyczny kiedyś napisał, że Roman zwalnia wszystkich zdolniejszych od siebie i że niedługo zwolni nawet sprzątaczkę. I generalnie patrząc na ruchy, które wykonywał w przeglądzie sportowym, to jest to moim zdaniem dobra definicja jego działalności. Paweł Zarzeczny, który był też u nas w programie, mówi, ciekawe jest to, że na początku Roman dostał, czy też tworzył listę ludzi do zwolnienia razem ze Stanowskim i Kmiecikiem, a później i Stanowski i Kmiecik polecieli. Tak było? Nie do końca. Znaczy, listę do zwolnienia to tak brzmi krwawo, tak? Natomiast podobno Roman był nazywany krwawym Romanem. Krwawym Romanem, tak. My z Jackiem tworzyliśmy listę ludzi, z którymi chcemy pracować, tak? Generalnie na tej liście zawierały się praktycznie wszystkie nazwiska, które pracowały z nami do tej pory, bo tak sobie ten dział układaliśmy, że nie mieliśmy tam jakichś tam ludzi, którzy ewidentnie do nas nie pasują. Natomiast faktem jest, że Roman tworzył takie listy, były zebrania idące w tym kierunku, ale bardziej to dotyczyło działu, tak zwanego działu inne sporty, czyli tego, co leżało poza moim zakresem obowiązków. Nazwałeś go w jednym tekście śmieciem. Nie za ostro? Wiesz co, nie wiem, nawet nie pamiętam, jaki był kontekst tego. Chodziło o to słynne spotkanie ze Zbigniewem Bońkiem w redakcji Przeglądu Sportowego, kiedy, jak to opisywałeś, pewnie absolutnie się zachował jak śmieć, tak? No. Wszyscy pomyśleli śmieć czy coś takiego. No tak, no tak było, tak było. No Roman, pamiętam tą scenę, Roman wszedł do redakcji, jeszcze redakcja była w innym miejscu niż teraz i spojrzał na nas i mówi, to są moi gamonie, ja im teraz płacę. Mówił to według ciebie do Zbigniewa Bońka. Do Zbigniewa Bońka, tak, natomiast wszyscy słyszeli. Było to groteskowe, biorąc pod uwagę, że był to facet, który dopiero co siedział z nami biurko w biurko i był takim samym pracownikiem jak my. Rozmawiasz dzisiaj z Kołtoniem, czy zupełnie nie? Nie, ja rozmawiam z ludźmi, których lubię. A nie spotykacie się gdzieś na meczach ewentualnie? No wiem, że rzadko się akredytujesz, ale nie wiem, Warszawa nie jest aż tak dużym miastem, żeby się nie spotkać na ulicy. Wiesz co, ale chodniki są dość szerokie, żeby nie wpaść na siebie. Piszesz... Jedyną mi niechętną osobą w całym przeglądzie sportowym był od początku Adam Godlewski, który zawsze starał się pokazać, że to on jest pan redaktor, a ja jestem tylko gnojek. Będziemy tak nazwisko po nazwisku? Dlaczego nie? Mówisz, że możemy rozmawiać o wszystkim. No, tak, no, rozmawiamy o twojej działalności, piszesz o tym na Weszło. Tak, no, tak było, no, co tu kryć. No, być może Adam to inaczej postrzega, ja postrzegam przeszłość właśnie tak ją wspominam, że o ile wszyscy byli mi bardzo przychylni i Roman też, muszę to przyznać, że zresztą z Romanem bardzo się lubiliśmy przez długie lata i nie wiem, i jeździliśmy na jakieś dalekie wyjazdy razem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ze strony Romana, Adama faktycznie nigdy nie wyczuwałem życzliwości, raczej zawsze chciał, takie mam wrażenie, podstawić mi nogę, tak? I w momencie, gdy ja zacząłem iść w górę w przeglądzie, on też nie do końca potrafił to zaakceptować. Też między innymi przeze mnie odszedł z przeglądu sportowego. Bo... A to właśnie dlatego, że ty zostałeś szefem działu piłkarskiego? Najpierw zastępcą, tak. I on się podobno bardzo obraził z tego powodu. Tak to tłumaczono w redakcji. Być może tak naprawdę odszedł zupełnie z innego powodu. Nie wiem, miał krzesło niewygodne, ale faktem jest, że taka opcja krążyła. O Dariuszu Tuzimku mówisz, że pewnie jest zdolniejszym dziennikarzem niż Roman Kołtoń, tylko za bardzo lubił podróże, a szczególnie jak sam w te podróże ruszał. Tuzim Travel.
Tak. Zrobić przeglądu sportowego, tak było? Tak się mówiło, tak się mówiło. Tak określaliśmy go. To jest dobry dziennikarz, jeśli chodzi o styl pisania. Natomiast, a może inaczej, był. Moim zdaniem zaczął za bardzo odfruwać w jakieś takie klimaty literackie, a nie ma do tego potencjału. Sam śmiałeś się z Jezusa z Rio, który do niego przemówił. Tak, tak, tak. No właśnie to jest jego problem, że na kilka normalnych tekstów, które się z przyjemnością przeczytam, no nagle takie walnie grafomaństwo, po którym już ręce opadają i już nie możesz potem tego autora traktować do końca poważnie. Natomiast, no jak pamiętam, jego praca w przeglądzie sprowadzała się głównie do podróży. Nie wiem, tydzień go nie było, wracał z jakimś pucharem, mówił, że wygraliśmy turniej. Mówię, jak wygraliśmy, skoro wszyscy w redakcji siedzieli, kto grał w tym turnieju? A, ponieważ musieli się pracować, to skrzyknąłem kolegów, tak? Jako przegląd sportowy gdzieś tam na drugim końcu Polski grał jakiś puchar. Mi się to wydawało niepoważne. Zresztą reprezentacja dziennikarzy chyba do dzisiaj funkcjonuje. To dla mnie też jest zupełnie niepoważny twór, bo jaki dziennikarz ma czas, żeby latać po świecie i grać mecze z dziennikarzami z innego kraju. Dziennikarz ma siedzieć w redakcji i pisać teksty albo szukać tematów na mieście, a nie udawać piłkarza, przebierać się za piłkarza. No to jest reprezentacja, gdzie grają Mateusz Borek, tak? Jagoda jest trenerem. Nie wiem, kto tam teraz gra. Tuzimek, zgaduję, że gra Darek Tuzimek, bo wszędzie gra i... Jest kapitanem. No tak. Natomiast nie, no facet po 40 nie powinien zajmować się zakładaniem krótkich spodenek i bieganiem za piłką. No, szanujmy się trochę. Jak to było z tym Nepalem? Z Nepalem. To było tak, że Sebastian Szczęsny, który dzisiaj pracuje w TVP, tworzył jakiś program, nie wiem, Niezwyciężeni, coś, jakaś tego typu nazwa, którego finał miał się odbyć właśnie w Nepalu. Pamiętam, że Sebastian jeździł na jakieś takie programy po Polsce, gdzie musiał, nie wiem, na jakieś wsi pod Wrocławiem jechać, tam o 3 nad ranem wyjeżdżał, wracał wieczorem. Generalnie strasznie upierdliwa robota i no nie ma nic fajnego w pojechaniu gdzieś tam pod Wrocław i nagrywaniu o świcie ludzi, którzy tam się wspinają na drzewo, tak? Natomiast ten Nepal był jakimś tam takim magnesem. No ale niestety jak przyszło do wyjazdu finałowego, no to Darek go poinformował, że wszystko fajnie, ale do Nepalu to akurat lecę ja. No to już było mocno niesmaczne, tak? Odebraliśmy to w redakcji jako zachowanie poniżej pasa. Moim zdaniem trochę za bardzo wyje do tego mikrofonu, jak w czasie igrzyska przełączyłem kanał i patrzę piłka ręczna, komentuje Maciej Iwański, co 30 sekund się dar gol, no to myślałem po prostu, że zajdę i wróciłem niestety do rzutu oszczepem. Partnerem programu jest portal weszło.com. Partnerem programu jest portal weszło.com. Kiedy ty byłeś szefem działu piłkarskiego w przeglądzie sportowym, to mocno stawiałeś na Macieja Iwańskiego. Takie mam przynajmniej wrażenie. Ja wiem. Maciek. Pamiętam, że wysyłałeś, nie wiem, czy ty, czy Roman, wysyłaliście go do gdzieś na jakieś zgrupowania do Turcji, także i trochę sobie pojeździł z przeglądu sportowego, tak, no, i trochę tekstów napisał. Maciek miał sporo zapału. On nieźle pisał, albo bardzo dobrze nawet pisał. Miał łatwość do, nie wiem, nawiązywania kontaktu z piłkarzami. Naprawdę, no, sprawdzał się w tej robocie, więc nie było powodów, żeby go nie wysyłać. No. Natomiast postawił na drogę telewizyjną. Nie wiem, czy dobrze, to już no, ale widzowie sam mogą... piszesz, że niedobrze na weszło. Moim zdaniem niedobrze. Moim zdaniem trochę za bardzo wyje do tego mikrofonu. Jak w czasie igrzysk teraz przełączyłem kanał i patrzę piłka ręczna, komentuje Maciej Iwański, co 30 sekund mi się dar gol, no to myślałem po prostu, że zajdę i wróciłem niestety do rzutu oszczepem, no bo to po prostu głowa pękała. No Maciek ma takie zapędzenie. A to jest kolejny z tych, który odleciał kompletnie? Mówię o podejściu do świata. Zaraz wyjdzie na to, jak ja będę o każdym mówił, że odleciał, to wyjdzie na to, że... Nie, napisałeś o wiśniach z wody. Że najbardziej to ja odleciałem. O zdjęciach na ulicy, tak? Ewidentnie, no, muszę przyznać, że takie jest moje postrzeganie dzisiaj Maćka, że odleciał. Że odleciał i że dzisiaj jest panem z telewizji. Dlaczego przegląd sportowy za czasów Pawła Zarzecznego, twoich, Macieja Iwańskiego, Romana Kołtonia,
sprzed albo jeszcze z czasów bycia jego naczelnym był lepszy niż ten dzisiejszy? Bo mam wrażenie, że tego przeglądu sportowego dzisiaj nie da się czytać. Takie jest moje zdanie, chyba że twoje jest inne. Czy nie, no... Janusz Basałaj nazywa dzisiaj przegląd najnudniejszą gazetą świata. Łagodnie to ujmując, ma prawo, tak? Nie jest to gazeta, przy której się spędzi fascynujące 40 minut codziennie, tak? Tylko raczej nudne 3 minuty. Ale pytasz mnie dlaczego? No, jeszcze to jest system naczyń połączonych. Na pewno w jakiś sposób zawsze redaktor naczelny jest nie tylko twarzą gazety, ale też nadaje jej pewien rys. Marcin Kalita jest taką osobą generalnie trochę nudnawą, tak? Jest bardzo spokojny, jest bardzo, powiedziałbym, rozważny i tak dalej. To są fajne cechy, ale niekoniecznie do pisania o sporcie, tak? Sport jednak to jest dynamika. Polski sport jest w dużej mierze śmianie się, tak? No bo tu nie uciekniemy od tego, że polski sport, pisanie o polskim sporcie musi być w jakiś sposób drapieżne, ponieważ taki jest ten polski sport, gdzie wszędzie jest, my nie zdobywamy jak Anglicy 60 medali olimpijskich, tylko zdobywamy 10, tak? Wszędzie jest coś nie tak. Natomiast Marcin jest taką osobą, która jest ostatnia do krytyki, mam wrażenie. Raczej chciałby, żeby w zapowiedzi meczu była prawidłowa godzina podana, o której on się zacznie, żeby było podane, gdzie go można obejrzeć, żeby w tabeli nie było błędu. Wszystko fajnie, ale pytanie, czy tego przede wszystkim szukają czytelnicy. A on nie ma dobrych dziennikarzy? Bo też dziennikarze tworzą gazetę w dużej mierze, prawda? W dużej mierze tak, natomiast kilku dobrych na pewno ma. Natomiast cały dziennikarzami też trzeba w jakiś sposób zarządzać, trzeba ich inspirować. Trzeba znajdywać te pola, na których chce się ich wykorzystać. Moim zdaniem ani Marcin tego do końca nie robi, ani też nie ma szefa działu piłki nożnej, który by... Bo już jak chce się skupić na piłce nożnej, nie wiem tak naprawdę, czy przegląd jest ciekawy na pozostałych stronach, bo się na tym nie znam. Nie ma takiego szefa działu piłki nożnej, który moim zdaniem by tą gazetę jakoś ciągnął do góry. To jest wszystko bardzo spokojne, poważne, poprawne i nudne. Poprawne to jest często nudne. Jakby do ciebie ktoś zadzwonił i powiedział: Krzysztof, potrzebujemy dobrego naczelnego przeglądu sportowego. Pracowałeś, tworzyłeś tę gazetę. Nie. Obok weszło. Nie zamiast weszło. Nie da się tych rzeczy połączyć, moim zdaniem. Obie są czasochłonne. Moim zdaniem prasa papierowa umiera i przegląd sportowy dzisiaj, nie wiem, w trakcie Euro, największej imprezy w historii kraju, kupowało średnio 50 tysięcy osób, tak? A w Piasecznie mieszka 100 tysięcy osób. No, to są w ogóle śmieszne liczby. 50 tysięcy osób to było na jednym meczu, tak? I co? I wyszli ci ludzie, kupili przegląd sportowy, w całej Polsce już nikt. No to naprawdę prasa papierowa pada. To widzimy po wynikach wyborczych, w coraz gorszych wynikach faktów, Super Expressu i tak dalej. Żyjemy w 38-milionowym kraju, gdzie tylko trzy gazety mają większą sprzedaż niż 100 tysięcy dzienną, tak? No to są strasznie niskie liczby. Dlatego ja uważam, że nie ma sensu się w ogóle pchać. Rozmawiamy hipotetycznie, wiadomo, że takiego telefonu nie było i pewnie nigdy nie będzie. Natomiast nie ma sensu się pchać w papier, tak? Jak patrzymy na inne kraje, gdzie marka się sprzedaje znakomicie, gdzie L'Équipe ciągle jest chyba najlepszą sportową gazetą świata, na pewno we Francji, to tam ludzie czytają. Jak bywasz w Hiszpanii, to widzisz, że nawet stara babcia gdzieś tam rano idąc zjeść sobie kanapkę, czyta markę, czyta Asa, czyta El Mundo Deportivo. Prawda, no w Portugalii są chyba 4 dzienniki sportowe w ogóle, w kraju niewielkim, tak? Tam widać ludzi na ulicach, którzy czytają. Ja to widzę w Hiszpanii, tak? W Niemczech. Inny styl życia, w ogóle więcej ludzi spędza czas na ulicach, tak? Więcej, ja jak idę do knajpy, gdzieś tam coś zjeść, to często też biorę gazetę, bo jestem przyzwyczajony do tego, że przy jedzeniu czytam, co niestety jest paskudne. Samemu chodzisz do knajpy, tak? Ale jak z żoną idę, też często niestety czytam i się wścieka i na wszelki wypadek jej też coś kupuję do czytania. Ale
No, Hiszpanie generalnie więcej czasu spędzają poza domem, tak, niż my. Może to z tego wynika, nie wiem, a może u nas nie ma kultury czytania. W każdym razie wyniki sprzedaży wszystkich gazet pokazują jasno, że gdzieś jest odwrót, tak? Wszystko idzie w kierunku internetu i myślę, że także w Hiszpanii będzie to powoli tam szło. Po odejściu z przeglądu sportowego mam wrażenie, że nie bardzo mogłeś znaleźć sobie miejsce, nie bardzo umiałeś znaleźć sobie miejsce, bo mówię o pracy dziennikarskiej, bo był przez chwilę Super Express, był tam Fakt chyba przez chwilę, Dziennik, który... Nie, Faktu nie było. Nie było w ogóle? Jakieś tam... Zaraz dojdę do tego. Najpierw był Super Express, który moim zdaniem ma bardzo fajny dział sportowy i bardzo niedoceniany. Tam mi się fajnie pracowało, fajna atmosfera. A potem zaczął się tworzyć Dziennik. Dziennik Polska, Europa, Świat, który teraz nazywa się Dziennik Gazeta Prawna. Tak? I dostałem stamtąd dobrą finansową propozycję. Poszedłem do Dziennika. Dziennik przez pierwsze pół roku się nie ukazywał, tylko robiliśmy teksty próbne. To jest najfajniejszym zajęciem dla dziennikarza, bo można wszystko sobie wymyślić, co się chce i wiadomo, nikt tego nie przeczyta, tak? Generalnie... Kasa leci. Tak, kasa leci. Generalnie puszczałem tam swoje stare teksty z przeglądu czy z Super Expressu i nikt nawet nie wiedział, że coś jest nie tak. No a potem jak zaczęła gazeta wychodzić, no to wiadomo, to już była normalna praca. Wydaje mi się, że tam też było fajnie. Mieliśmy swoją redakcję w tym samym pomieszczeniu praktycznie, co dział sportowy Faktu, więc to było jedno wydawnictwo, więc czasami się zdarzało, że de facto coś napisałem, natomiast de facto nigdy w Fakcie nie byłem zatrudniony, zawsze byłem zatrudniony w Dzienniku. No, ale miałeś taki czas, że nie bardzo mogłeś sobie znaleźć miejsce, prawda? Chyba w jakimś wywiadzie mówiłeś, zacząłeś się zastanawiać nad tym, czy w ogóle nie zmienić fachu, żeby... Ale to się wielokrotnie zastanawiałem, nawet jak pracowałem w przeglądzie sportowym, to się zastanawiałem, bo już mnie to po prostu zaczynało nudzić, natomiast łatwo jest powiedzieć, że zmienię, a trochę trudniej znaleźć coś równie, coś, co przychodzi z równą łatwością i przynosi równie dobre pieniądze, tak? Natomiast na pewno był jakiś tam moment takiej wegetacji dziennikarskiej, tak? Nie za długi, ale był. I potem weszło. A skąd wzięło się weszło? Z nudów. Nie pisałem do żadnej gazety, bo zmieniłem branżę. Miałem dużo wolnego czasu. Byłem w tej firmie jedynym pracownikiem na terytorium Polski, więc nie miał kto mnie stawiać do pionu, że mam się czymś innym zająć, albo nie miał kto mi... Bo pracowałeś dla Bookmachera, tak? Tak, pracowałem dla dwóch firm bookmacherskich i nierównocześnie najpierw dla jednej, potem dla drugiej i byłem przedstawicielem na Polskę. I tak, siedziałem w domu. Jak się zostaje przedstawicielem na Polskę dużej firmy bookmacherskiej? Najpierw to była mała firma, więc w takiej jest łatwiej. Tak się zostaje? Dostałem propozycję od tak zwanego headhuntera. Kumpla, czy? Nie, od nieznajomej osoby. Z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną. Było to z 5 osób. Ja byłem zdecydowanie najmłodszą, ale postawiono na mnie. To była wtedy firma B24. Mhm. Rok 2005, czy coś takiego. I przez lata to łączyłem z pracą dziennikarską. Ponieważ ani praca dziennikarska nie jest czasochłonna, ani tamta nie była czasochłonna. A potem jak już masz w CV pracę dla jednej firmy, a rynek jest na tyle niewielki, że mało osób może pochwalić się jakimkolwiek doświadczeniem, to już jest łatwiej. Z czego nie jesteś dumny, jeśli chodzi o Weszło? O teksty, które tam ty pisałeś, czy które się pojawiały? Było kilkanaście tysięcy tekstów, tak? No to powiedzmy, pewnie z 2000 nie jestem. No ale nie było takiej sytuacji, takiej choćby jednej, gdzie czułeś naprawdę, że to jest obciach. Co zrobiłeś ty albo twoi pracownicy? Albo że poszliście może za daleko, a może... Były, na pewno. Zrobiliście jakąś wiochę po prostu. Masa była takich rzeczy, tylko wiesz, ja ci teraz nie podam konkretnie tytułu tekstu, ponieważ, no, nie wiem, nic mi tak na szybko do głowy nie przychodzi, ale gdybyś mi podał, nie wiem, przykład, to bym ci powiedział, tak, wiocha, albo nie, jestem dumny z tego tekstu. Natomiast na pewno przyznaję, nie wiem, z 15 tysięcy tekstów było na Weszło, to może 2 tysiące przesadziłem, ale z 1000 to takich, które powinny trafić do śmietnika w pierwszej kolejności. To jest generalnie żenujące, żeby z
starszy facet chodził z jakimś piłkarzem, który szedł z boiska i prosił go o koszulkę i potem co? I potem go skrytykujesz, nie skrytykujesz? Partnerem programu jest portal weszło.com. Partnerem programu jest portal weszło.com. Paweł Zarzeczny, o którym już mówiliśmy, mówi tak. Fajny portal, ciekawe rzeczy, natomiast denerwuje mnie to, że Stanowski nie atakuje swoich kumpli. Że kogoś lubi, do kogoś ma słabość, a szybko zawiązuje znajomości, to po prostu o nim źle nie pisze. Paweł ma to prawda? Paweł ma 100 teorii na każdy temat i generalnie lubi udzielać rad, ale... Traktuje ciebie jak dziecko. No, powiedzmy. Natomiast ja mam swój pomysł na prowadzenie, na pisanie, na prowadzenie strony i tak dalej. Paweł ma swój pomysł na swoje pisanie. Obrał inną drogę, tak bym to powiedział. A nie masz takiego wrażenia, że być może tak jest rzeczywiście, że Mariusza Piekarskiego może nie zaatakujesz, że być może. Andrzeja Niedzielana nie zaatakujesz? Nie czerpię przyjemności z pisania źle o kolegach. Czyli jakby nie silisz się na to, żeby być obiektywnym dziennikarzem, bo po co? Nie, znaczy wiesz, obiektywizm. Co to jest obiektywizm, tak? Nie wiem, jak dzisiaj powiem, że nie wiem, że Patejek ma słabą prawą nogę, to jest obiektywne czy nieobiektywne? No, nie wiem, ja staram się być rzetelny, nawet jak piszę, nie wiem, o Andrzeju Niedzielanie, to umieściłem go w gronie najgorszych transferów Wisły Kraków, bodajże na drugim miejscu, tak? Nie mam problemu z tym, żeby go skrytykować, natomiast jeśli kogoś dobrze znasz, to w łatwy sposób też możesz poznać jego punkt widzenia, tak? Dlaczego tak się stało, a nie inaczej. Czasami te osoby chcesz je skrytykować, ale one cię wyprowadzają z błędu albo pokazują ci drugą stronę tego medalu. Ja jako dziennikarz nie powinieneś zadzwonić do osoby, którą może mniej znasz i zanim ją skrytykujesz też będziesz chciał, żeby ciebie z tego błędu wyprowadziła? Wiesz, nie można też popaść w skrajność, nie można każdej opinii własnej, bo nie mówimy o informacjach, mówimy o opiniach, tak? Konfrontować z opisywaną osobą, tak? Bo niekoniecznie nie wiem, niekoniecznie jest mi po drodze z Franciszkiem Smudą, ale no gdybym miał teraz dzwonić przed każdym tekstem i się pytać go, dlaczego powiedział to i to, co widać na kilometr, że jest to kretynizmem jakimś i tak dalej, że tylko Franek mógł to powiedzieć, no to przecież bym zwariował. Żałujesz znajomości, tej bliskiej znajomości ze Smudą dzisiaj, czy nie? Ja wiem. Nie, dlaczego? Bo on z wami nie rozmawia. Jak na konferencji prasowej pojawiło się pytanie z Weszło, to od razu je, mówiąc brzydko, zlał. No tak, to ja też bym nie rozmawiał. Pewnie, gdybym był na jego miejscu, ponieważ no, swoje oberwał. Moim zdaniem zasłużył, jego zdaniem nie zasłużył. Facet też niestety dostał ten syndrom zakochania, tak, w sobie, wzajemnością. I pomagali mu niektórzy dziennikarze w tym, pomagali mu skutecznie. Teraz będą pomagali Fornalikowi, boję się, że koniec może być podobny. Mhm. Ilu ludzi u ciebie pracuje na Weszło? Pracuje ile osób w Weszło pracuje, tak? Tak, tak, tak. Niekoniecznie u mnie. 6. Mówisz o dziennikarzach. Mhm. Każdy to jest dobry dziennikarz, który za... Bo mówisz o Ciąkale, że o Tomku Ciąkale, że za jakiś czas, jeżeli on nie zrobi kariery w tym zawodzie, to znaczy, że ten zawód jest po***ny w tym kraju. Ale być może tak jest, tak? Być może nie ma takiego rynku, który wychwytuje najzdolniejszych dziennikarzy i gdzieś bierze dalej, zobaczmy. Ale to nie tylko rynek prasowy. Zobacz na przykład telewizję Kanal Plus, nie? Która uchodzi za świetnie zorganizowaną. Przecież tam ci sami ludzie pracują od 10-15 lat. Nie? Kilku z nich ewidentnie przestało się nadawać, tak? O kim mówisz? Nie lubię komentarza na przykład Grzegorza Milki. Moim zdaniem się notorycznie myli, tak? Wytykacie mu błędy na Weszło, tak? Tak, tak, tak. No i on pracuje, powiedzmy, od początku, tak? Na swój sposób doceniam tą jakby koleżeńskość wewnątrz tej redakcji, ale ja jako widz wolałbym na jego miejscu komentatora, który jest lepiej przygotowany po prostu, tak? Ale do czego zmierzam? Mówisz o... Tylko wiesz, no, są pewnie też widzowie, którzy go bardzo lubią, tak? Tak.
No nie, także no ty może. Jako posiadasz, nie wiem, masz pewnie tam złotą, platynowy pakiet. Ja też mam kanał Plus i też oglądam. Też nie jestem fanem Grześka. Ale pewnie jest ileś tam osób, które go lubią, szanują. Lubią jego komentarz. Być może takie są, nie wiem, jeszcze nie spotkałem, ale będę się rozglądał usilnie. Dobrze, mówiliśmy o tym naszym rynku i o tym, że w Kanal Plus też są ludzie, którzy tam pracować nie powinni. Kontynuuj. Tak, no do czego zmierzam, że Tomek Świąka może być docelowo świetnym dziennikarzem, ale to nie znaczy, że dostanie ofertę pracy z jakiejkolwiek gazety, tak, bo też musimy pamiętać, że ten rynek dziennikarzy sportowych, generalnie takich poważnych, którzy faktycznie zarabiają z tego zawodu, to jeśli chodzi o prasę, no to liczy, nie wiem, z 50 osób. Jeśli chodzi o tych, co piszą o piłce nożnej, to jest ile ich? 30, tak? Do jednego autobusu by się wszyscy zmieścili, mhm. Więc to jest zawód, gdzie konkurencja jest bardzo duża i trudno też dostać to wolne miejsce. A nie boisz się, że taki Świąkała będzie miał dużo gorzej, dlatego że zaczyna u ciebie, albo dlatego, że... Ja nie odpowiadam za jego wybory. To jest, on tak wybrał. Nie, ale czy weszło, które ty zakładałeś, dzisiaj daje tym dziennikarzom pewnie jakąś popularność, bo ich teksty są jednak czytane przez setki tysięcy ludzi. Ja mam nadzieję, ludzi. Że dojdzie do takiej sytuacji, że Tomek Świąkała nigdy nie będzie chciał nigdzie indziej pisać, tylko że weszło będzie tyle płaciło dziennikarzom, że będzie najlepszym pracodawcą na rynku. Ale wszystko może się zdarzyć i doskonale o tym wiesz, w tym naszym pojebanym rynku. Czy to nie jest blokada? Czy to nie jest może być. Dla młodych dziennikarzy? Może być, bo ludzie są też, wiadomo, zawisni. Ja też krytykuję innych dziennikarzy, tak? Nie szukam kumpli, tylko raczej często wytykam błędy. To też stanowi jakiś problem. Być może Tomek zraził do siebie ileś tam osób z branży, natomiast jeśli ta branża jest normalna, jeśli nie kierują nią małostkowi ludzie, no to powinien dostać ofertę pracy z jakiegoś dobrego miejsca. Dzisiaj rozmawiamy o różnych dziennikarzach, o Adamie Godleckim, Romanie Kurtoniu. Myślisz, że jak zobaczą ten wywiad, to też mogą się obrazić? Na ciebie, na mnie? Na ciebie to już nie, bo tak już są obrażeni. A na mnie? Nie, chyba nie. Bo wiesz, co zapytam, czy ten rynek nasz, nasi koledzy są normalni? Na pewno są małoskowi, no to są przewrażliwieni na swoim punkcie. Może Roman mniej nawet, bo już przyzwyczaił się do tego, że czasami obrywa i jest w tym doświadczony, tak. Natomiast no, jeśli chodzi o Adama, no to może mieć pretensje. Dlaczego, kończąc już, jeszcze powrócę do początku rozmowy i o mówieniu o innych dziennikarzach, dlaczego o Stefanie Szczepku napisałeś ta szmata? Czy ten szmaciarz, przepraszam? Szmaciarz bardziej. Szmaciarz. To było nawiązanie, pierwszy chyba Roman Kołto nawet tak go określił. Chodziło o to jego zbieranie koszulek. To jest generalnie żenujące, żeby starszy facet chodził z jakimś piłkarzem, który szedł z boiska i prosił go o koszulkę i potem co? I potem go skrytykuje, czy nie skrytykuje? Czy jak ten piłkarz odda, to go nie skrytykuje, a jak nie odda, to go skrytykuje? No wiadomo, jakiś taki... A dlaczego po prostu może te koszulki zbierać, a potem dalej robić swoją robotę dziennikarską, czy nie? Wiesz, może tak. No. De facto, ja próbuję go bronić. De facto okej. Okay. Nie o to chodziło. Chodziło o to, że Szczepek, który kreuje się na wielkiego... na sumienie tak naprawdę tej branży, napisało mnie kiedyś całkowicie nieprawdziwy tekst o tym, jak niby zostałem zwolniony z gazety ze względu na praktyki, których się dopuszczałem, że niby przemycałem treści reklamowe bukmacherów do tekstów i tak dalej, i tak dalej. No, strasznie ohydna rzecz, która nie miała w ogóle nic wspólnego z prawdą. Od tamtego czasu zakładam generalnie dla własnego bezpieczeństwa, że nic, co Stefan Szczepek pisze, nie ma nic wspólnego z prawdą. Dlaczego nie podałeś go do sądu? Czy ty do sądu po prostu nie chodzisz? Nie, no to nie ma sensu się tam sądzić. On napisał, ja napisałem i tyle. Okej. Okay. Razem z Andrzejem Iwanem napisałeś książkę, albo Andrzej ci dyktował, a ty pisałeś. Jesteś dumny z tej książki? Książka nazywa się Spalony. Także myślę, że wszyscy wiadomo, jak ktoś nie wie, to zapraszamy do księgarni. Uważam, że jest to dobra książka. Nie tylko jak na warunki sportowe, że tak powiem, gdzie ta poprzeczka nie jest specjalnie wysoko zawieszona, ale zresztą sprawdzam recenzję co jakiś czas. Generalnie ta książka zbiera tylko pozytywne tak naprawdę. Ale recenzje tak zwanych recenzentów czy nie, ludzi, krytyków? Ludzi. Jest taki portal chyba Lubimy Czytać.pl, coś takiego. Mhm. Tam jest wykaz wszystkich książek. Można sobie wyszukać, można wpisać Andrzej Iwan Spalony i
wejść i sprawdzić i recenzje, i też po prostu noty wystawiane przez ludzi. Ta książka ma ponad 8 na 10, co jest dobrym wynikiem. I generalnie jestem z niej zadowolony. Oczywiście pewnie dzisiaj bym już napisał pewne rzeczy inaczej, może lepiej, może gorzej, ale jestem zadowolony z efektu finalnego. Jak się sprzedaje? Bardzo dobrze. Na razie się sprzedało około 30 tysięcy egzemplarzy. To jest jak na polski rynek wyśmienity. Ile zarabiasz ty? Mniej więcej, albo nie ufam o liczbach, ale czy to są godne zarobki? A ile zarabia Andrzej, czy też wcześniej Kowal, na takiej książce? Ja w przypadku książki Andrzeja Iwana całe wynagrodzenie jemu dałem. Tak. Więc tutaj jakby nie możemy mówić o moich zyskach. Natomiast nie chciałbym zaglądać się Andrzejowi do portfela, tak? Na pewno są to pieniądze, które kiedyś przychodziły Andrzejowi z łatwością, ale których też od lat tak naprawdę nie widział na oczy. Czyli to jest pewnie coś ponad 100 tysięcy albo w granicach 200 tysięcy, bo powiedziałeś, że chciałbyś, aby on sobie wybudował ten wymarzony dom. Da radę? 200 tysięcy trochę mało na dom. No, musiałby chyba tego syna wziąć na podwykonawcę i samemu też parę robót budowlanych wykonać. Okej, czyli z tej książki jesteś dumny. Bardziej niż z książki Kowala, czy tego nie można porównywać? Można? To jest inna książka, cięższa. Wydaje mi się, że bardziej ambitna, jeśli chodzi o wymagania względem autora, czyli tej osoby, która spisuje. Tak? To jest masa takich klimatów, gdzie nie jest niczym przyjemnym, nie wiem, wczuwać się w rolę osoby, która się zabija, tak? Albo wczuwać się w rolę ciężkiego alkoholika. To są rzeczy, które ja jako autor musiałem sobie bardzo głęboko wyobrażać, żeby je dobrze opisać. A jesteś w stanie sobie wyobrazić? Wszystko jestem sobie w stanie wyobrazić. Samobójstwo też? Podwójne samobójstwo też? Mam dobrą wyobraźnię. Okej. Co dalej jest weszło? Nic. Co ma być? No nie wiem, rozwijacie się, czy... Nie, zwijamy. Nie, serio? No, tak, wszystko toczy się swoim rytmem. No. Generalnie nie wiem, co będzie za rok weszło, co będzie za dwa lata, ale nie wiedziałem też dwa lata temu, co będzie za dwa lata. Tak? A masz dzisiaj taki komfort finansowy, który pewnie dało ci weszło, że możesz sobie spokojnie myśleć o najbliższych kilkunastu latach? Nawet jeżeli, nie wiem, coś by się stało i to weszło, by zniknęło. Nie musiałbyś robić nic. Generalnie od wielu lat mam komfort finansowy, natomiast czy mnie pytasz, czy mam odłożone pieniądze, nie wiem, na następne 15 lat, to pewnie nie, bo ja lubię wydawać pieniądze. Okej, dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję. W końcu się zapiąłem, nie? Jak to mówi Bobo Kaczmarek, jaka grafka na Saharze czy na pustyni. Ja czasami po prostu wracałem do domu, ja miałem problemy z tym, żeby zasnąć. Miałem taki natłok, kładąc się spać, obowiązków następnego dnia. Miałem to może raz czy dwa razy w życiu, że przychodziłem do roboty, już nie mogłem się na ten mecz patrzeć. Po prostu jakbyś... Niedobrze mi się robiło. Partnerem programu jest portal weszło.com.